Właśnie nam zdechł motor. Jedziemy. To znaczy jechaliśmy. Postanowiliśmy się na moment zatrzymać, bo jeszcze jakaś godzina drogi przed nami, a jest gorąco i chce się pić. No i teraz pytanie, czy motocykl, który nam zgasł w momencie, w którym podjechaliśmy na parking, żeby napić się kawy, czy to był tylko taki jeden jego mały chwilowy wybryk, czy okaże się, że będziemy tu wzywać jakąś pomoc. Udało się! Udało się! Ruszył! No, nie wiadomo na jak długo. Ruszył tylko dlatego, że ten gość zatrzymał się koło nas. Spytaliśmy go, gdzie jest najbliższy warsztat. Motocyklowy powiedział, że w Szyberniku. Ile jest do Szybernika? 20 km? Więcej. No więc laweta by nas sporo kosztowała. I nie wiadomo, czy by naprawili od ręki. Ja mam swój telefon. W każdym razie panowie popchali Waldka i ruszyło. A co mu było tak naprawdę? Może się Bendix zaklinował. Bendix się zaklinował. To jest taki element rozrusznika. Element rozrusznika. Jakaś. Być może. No w każdym razie jedziemy do punktu przeznaczenia. Małego chorwackiego Rzymu. Zadar. Powitanie słońca. Instalacja solarna, instalacja świetlna, która w ciągu dnia ładowana jest promieniami słonecznymi, a wieczorem i nocą emituje różnokolorowe, piękne światło. Tuż obok instalacji solarnej znajdują się organy morskie, z których słynie Zadar. To właśnie one ściągają do Zadaru rzesze ciekawskich turystów, podróżników. Te dźwięki, które słyszycie, to skutek pracy ludzkich rąk oraz natury. Konstrukcja, do wnętrza której wpływają fale, powoduje wydobywanie się przedziwnych dźwięków. Najwięcej śladów rzymskich można znaleźć w Zadarze przed kościołem świętego Donata. To właśnie w tym miejscu widnieją pozostałości rzymskiego forum. Zostały zamurowane na dobre. Do dnia dzisiejszego ostało się ich 6. Warto zajrzeć w bramy i fortyfikacje, na przykład plac 5 Studni. W dawnych czasach obawiano się długotrwałego oblężenia i utraty dostępu do zapasów wody pitnej. Dlatego też wybudowano cysternę z 5 studzienkami. Thank you.